Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest Państwa powitać z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, w tym odcinku porozmawiamy na temat wyników prezydenckich wyborów w Stanach Zjednoczonych oraz Brexitu okiem eurosceptyka w Parlamencie Europejskim. Zaprosiłem właśnie do studia tutaj pana Rogera Helmera z Wielkiej Brytanii, Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Hello and welcome. Witam serdecznie i dziękuję za przybycie do studia. Po pierwsze, chciałem poznać pana ocenę zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze kiedy rozmawialiśmy przed nagraniem, nie krył pan zadowolenia. Teraz może pan rozwinąć myśl. Po pierwsze, uważałem, że Partia Demokratyczna wystawiła bardzo złego kandydata. Moim zdaniem prawie każdy kandydat byłby lepszy od Hillary Clinton. Jeśli chodzi o Trumpa, to wiem, że istnieją pewne problemy, a także jakieś obietnice, które ten polityk powiedział, że spełni. Myślę, że Trump będzie chciał powrócić do idei narodowej demokracji i niepodległości. Ameryka będzie podejmować własne decyzje. Osobiście zadowolony jestem szczególnie ze stanowiska Trumpa w sprawie klimatu i energii, które pokrywa się w bardzo dużej mierze ze stanowiskiem mojej partii. Należy przypomnieć, jak po wyborze Trumpa zareagowały europejskie elity. Niektórzy niemalże od razu wysłali przekaz medialny, że nie są po prostu zadowoleni. Elity Unii Europejskiej z niezwykle polityczną poprawnością postrzegają świat w lewicowo-liberalny sposób. Nie cierpią tego, gdy ktoś się nie zgadza z takim podejściem. Są zszokowani, kiedy kraje Unii Europejskiej odrzucają w głosowaniu propozycje na temat Europy. W szczególności doznają szoku, kiedy odmienne niż ich opinie otrzymują poparcie w postaci głosów Amerykanów. Tak, oni tego nie znoszą, ale będą musieli do tego przywyknąć. A jak rząd Wielkiej Brytanii powinien teraz potraktować Donalda Trumpa? Jako politycznego sojusznika? Człowieka, który poprze Brexit? Myślę, że rząd stoi przed podjęciem ważnej decyzji. Powinni po prostu uznać, że Trump jest naturalnym przyjacielem dla Wielkiej Brytanii. Nie tak jak Barack Obama, który zawsze był raczej zawzięty i negatywnie nastawiony w stosunku do Wielkiej Brytanii. Tak więc mamy prezydenta, który jest gotowy na pozytywne działania. Jego babka urodziła się w Szkocji. On sam ma tam posiadłość, zna Zjednoczone Królestwo. Myślę, że z nim mamy szansę na zbudowanie handlowych powiązań, które będą korzystne zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i USA. A jakiego rodzaju to miałaby być umowa handlowa Wielkiej Brytanii z Ameryką? Mam na myśli oczywiście czas pobrexitowy. W dużej mierze umowa oparta o wolny handel. Trump ma problem, ponieważ patrzy na biedny kraj taki jak Meksyk, który kradnie, jak on to postrzega, miejsca pracy Amerykanom. Nie zapatruje się również pozytywnie na Chiny, których gospodarka bazuje również na niskich płacach. Ale oczywiście Wielka Brytania ma inną gospodarkę. Jakby rozpatrywać to w kategoriach standardów życiowych, to mamy pewne podobieństwa i równowagę, co oznacza, że relacje handlowe będą wyglądały dobrze. Natomiast to, co słyszeliśmy z ust niektórych europejskich liderów, na przykład z Niemiec, jest rodzajem jakiejś historycznej reakcji mówiącej o tym, że Wielka Brytania nie powinna nawet myśleć o tym, że będzie w stanie zawrzeć dobre porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. To nie jest możliwe. Mówią tak, bo nie chcą tego widzieć, a nie dlatego, że uważają, iż to naprawdę nie jest możliwe. To absolutnie naturalne, że kraje tak sobie bliskie jak Wielka Brytania i Ameryka, z ogólnie porównywalnym poziomem rozwoju gospodarczego, wspólną historią, wspólnym językiem, czy podobnym w wielu aspektach systemem prawnym, gdyby nie miały umowy o wolnym handlu, to byłoby dziwne. Jedynym powodem, przez który Wielka Brytania nie ma umowy o wolnym handlu z USA, jest obecność Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej. Moim zdaniem, gdybyśmy nie byli członkami Unii, to mielibyśmy porozumienie o wolnym handlu ze Stanami dziesiątki lat temu. Chciałem też nawiązać do tego, co powiedział pan wcześniej odnośnie spraw klimatycznych. Tylu polityków europejskich poparło porozumienie klimatyczne w Paryżu. Wielka Brytania również wyraziła na nie zgodę. Co w związku z tym w chwili obecnej, mając na uwadze przyszłe relacje pańskiego kraju ze Stanami w tym temacie? Moim zdaniem porozumienie paryskie zawsze było niedorzeczne. Informowaliśmy, że nie jest ono prawnie wiążące. Wyznaczone cele są tylko dla tych, którzy chcą je zrealizować. Nie przewidziano na przykład sankcji dla krajów, które nie wywiążą się ze zrealizowania wytycznych. To tylko ładny kawałek papieru, który przyczynia się do poprawy ludzkiego samopoczucia. W rzeczy samej nic ono nie oznacza, ale podchodząc do sprawy zmian klimatu w sposób bardziej fundamentalny,
Pomysł, że my możemy kontrolować klimat pojedynczym kluczem do emisji CO2, jest, mówiąc szczerze, absurdalny. Po pierwsze, nauka jest o wiele bardziej skomplikowana, niż się przyznaje. Po drugie, to, co robimy, aby wpłynąć na zmiany klimatu, nie będzie miało prawie żadnego wpływu na klimat. Tak więc jesteśmy w podwójnym błędzie. Po pierwsze, teoria jest całkowicie stronnicza, a po drugie, zaproponowane działania nie przyniosą spodziewanych rezultatów, jeżeli chodzi o środowisko. A czy nie podziela pan zdania, że wykorzystanie lasów europejskich w procesie redukcji emisji dwutlenku węgla jest bardzo dobrym pomysłem? Uważam, że lasy są wspaniałe dla środowiska, ale nie sądzę, że posiadanie lasów, czy też nie, będzie miało ogromny wpływ na poziom globalnych temperatur. Inną sprawą, którą oczywiście należy wziąć pod uwagę, to to, że dwutlenek węgla jest niezwykle istotny we wzroście roślin. Jeśli mamy nieznacznie podwyższony poziom CO2 w porównaniu, powiedzmy, z tym, który był 100 czy 200 lat temu, to możemy zaobserwować większy rozwój flory, biomasy, lepsze plony. W zasadzie planeta staje się bardziej zielona, ponieważ mamy więcej CO2, który przedostaje się do atmosfery i z niej wychodzi w sensie wzrostu roślin, a także zielenienia się planety. Poruszając kolejną ważną sprawę dotyczącą Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, TTIP, umowa handlowa na linii Unia Europejska-USA. Poznaliśmy stanowisko Donalda Trumpa w tej sprawie jeszcze przed prezydenckimi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Jak pan postrzega teraz sprawę relacji Unia Europejska-Stany Zjednoczone w tej kwestii? Trump jest niezwykle podejrzliwy w sprawie TTIP. Szczerze mówiąc, istnieją głosy w Europie, które nie postrzegają dobrze pewnych aspektów TTIP-u. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o Wielką Brytanię i Amerykę, to że zamiast TTIP-u będziemy mieli bardziej przystępną i prostą umowę handlową, być może bez tego, czego obawiają się niektórzy ludzie. W Europie postrzega się umowy handlowe jako te, których negocjacje trwają bardzo długo. Za przykład można podać chociażby tę z Kanadą. Zajęło to 7 lat. Trwało to tak długo, ponieważ po jednej stronie Atlantyku mamy 28 różnych krajów, których interesy są różne. Pod koniec widzieliśmy mały belgijski region, który wstrzymał umowę tak, że Kanada była zdesperowana, czy w ogóle dojdzie do zakończenia negocjacji. Europa nie jest dobra w kompromisach dotyczących umów handlowych, ponieważ punktem wyjścia musi być osiągnięcie konsensusu wśród 28 krajów członkowskich Unii. Jeżeli Kanada lub Ameryka będą chciały mieć handlowe porozumienie z Europą, to mamy jeden kraj za oceanem, a tutaj mamy ich aż 28, które biją się jak tchórz o fretki w worku. Dlatego w Europie to tak źle wygląda i długo trwa. A jak przyjął pan decyzję Wysokiego Trybunału Wielkiej Brytanii w sprawie negocjacji dotyczących Brexitu? Przypomnieć należy, że premier Theresa May nie notyfikowała Rady Europejskiej. Jestem bardzo zmartwiony tą zwłoką. Poprzedni premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, podczas kampanii wyborczej wyraził się bardzo jasno. Jeżeli Brytyjczycy zagłosują za Brexitem, uruchomię artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego następnego dnia. Tak powiedział i tak powinien był zrobić. Ale tego nie uczynił i zrezygnował z funkcji premiera. Zostawił to swojemu następcy. Niewielu ludzi tak naprawdę zdawało sobie sprawę, że aby uruchomić artykuł 50, potrzebna będzie zgoda brytyjskiego parlamentu. Pewne prywatne osoby zażądały, aby Wysoki Trybunał wypowiedział się, czy brytyjski parlament powinien zabrać głos w tej sprawie. Patrząc historycznie, rządy brytyjskie, wykorzystując swoje prerogatywy, mogły być sygnatariuszami traktatów narodowych i jednocześnie się z nich wycofać bez zgody parlamentu. A czy istnieją w brytyjskim prawie uzasadnienia mówiące o tym, że trzeba było teraz poczekać na decyzję Wysokiego Trybunału, a potem można się ewentualnie odwołać do brytyjskiego Sądu Najwyższego?
Trzeba powiedzieć, że w przypadku Brexitu takiego obrotu sprawy się nie spodziewaliśmy. Wysoki Trybunał zdecydował, że potrzebna jest tutaj zgoda brytyjskiego parlamentu. Następnie brytyjski rząd złożył apelację do Sądu Najwyższego, aby ten rozpatrzył, czy decyzja Wysokiego Trybunału jest zasadna. Nie znamy oczywiście odpowiedzi i jeśli Sąd Najwyższy unieważni decyzję Wysokiego Trybunału, to w porządku. Będzie można wówczas pójść do przodu i premier Theresa May ma wolną rękę, aby uruchomić artykuł 50. Czyli to, co się teraz dzieje, nie jest wbrew prawu brytyjskiemu. To czekanie na decyzję ma swoje uzasadnienie. Wszystko jest w porządku. Teraz należy poczekać, jak w tej sprawie wypowie się brytyjski Sąd Najwyższy. Taka jest kolej rzeczy. Jeżeli on się zgodzi, to brytyjski parlament musi się do tego przychylić. Wówczas to nasz rząd złoży projekt ustawy do parlamentu lub swojego rodzaju rezolucję. Myślę, że ten projekt ustawy czy rezolucja przejdzie potem przez Izbę Gmin. Partia Lejburzystów niedawno powiedziała, że nie będzie próbowała tego blokować, dlatego myślę, że dokument tam trafi. Problem narasta, kiedy dokument wyjdzie z Izby Gmin i trafi do Izby Lordów. I tam, jak sądzę, napotkamy na problem. Jeżeli premier ma problem w Izbie Lordów, spodziewam się, że może podjąć decyzję o organizacji szybkich wyborów powszechnych. Dotyczących artykułu 50. Jeśli się na to zdecyduje, to może wykorzystać ustawę parlamentu, aby wygrać z Izbą Lordów. Tak więc widzę szansę na progres w tej materii. Przykro mi z powodu tej zwłoki, ale sądzę, że sprawy pójdą do przodu. Artykuł 50. zostanie uruchomiony, być może pod koniec marca. A jakie w związku z tym ma pan przesłanie dla obywateli Irlandii Północnej, Londynu czy innej części Zjednoczonego Królestwa, gdzie ludzie opowiadali się za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii? A co ze Szkocją? W Szkocji rzeczywiście większość była za pozostaniem, ale bardzo wielu ludzi poparło również Brexit. Podobnie jak w Irlandii Północnej, większość chciała pozostać, ale mnóstwo osób chciało wyjść z Unii. Jeśli by spojrzeć na Walię, to większość chciała opuścić wspólnotę. Tak więc mamy Wielką Brytanię jako jeden kraj, gdzie w poszczególnych regionach głosowano inaczej, ale rzesza obywateli Zjednoczonego Królestwa zdecydowała się opuścić Unię Europejską, tak więc nie możemy jeszcze raz podejmować tego tematu. Czyli nie popiera pan też, aby Szkoci mieli kolejne referendum w sprawie opuszczenia Wielkiej Brytanii? No, czy jest inaczej? Osobiście uważam, że nie powinno się go organizować, ale trzeba przyznać, że istnieje prawo, aby to zrobić. Chcę jednak powiedzieć, że referendum jest wielkim, kosztownym, skomplikowanym procesem. Nie uważam za słuszne, aby najpierw pójść do Szkotów i zapytać ich, czy chcą zostać, czy też opuścić Zjednoczone Królestwo, a potem powiedzieć, zapomnijmy o poprzednim wyniku referendum. Zorganizujmy nowe. Byłoby w porządku, gdybyśmy wrócili do sprawy za 20 lat, kiedy przyjdzie nowe pokolenie. Nowi wyborcy. Wówczas to miałoby swoje uzasadnienie, ale nie można organizować referendum w tak krótkich odstępach czasowych. Ale nie podchodzi pan do sprawy w ten sposób, że niektórzy postrzegają w kategorii kosztownego procesu właśnie wyjście pańskiego kraju z Unii. I dlatego Szkoci chcą tego drugiego referendum. Wiedzieli, kiedy głosowali za pozostaniem Szkocji w Wielkiej Brytanii, że nadchodzi pytanie o Brexit. To, co pan mówi, że wyjście mojego kraju z Unii jest kosztowne, jest punktem w debacie o charakterze gospodarczym. Niektórzy uważają, że istnieją gospodarcze plusy przemawiające za opuszczeniem Unii. Ja tak twierdzę. Inni z kolei widzą tutaj szkody dla brytyjskiej gospodarki. Mieliśmy już taką debatę. Ostatecznie ludzie zdecydowali się opuścić Unię Europejską, uznając, że przyniesie to dla nich korzyści. Podczas kampanii referendalnej wielka liczba głosów, większość ekonomistów, banków, gospodarczych konsultantów czy też wielkich firm mówiło, że musimy zostać w Unii Europejskiej, ponieważ jeżeli wyjdziemy, będą się dziać straszne rzeczy. Wzrośnie bezrobocie, spadnie poziom inwestycji, stopy procentowe wzrosną, a ceny nieruchomości spadną. To miało się stać, nie w przyszłości, ale natychmiast. Miała to być natychmiastowa odpowiedź na taki wynik referendum. Ale jeżeli przyjrzymy się, co tak naprawdę się wydarzyło, to zauważymy, że bezrobocie spada, stopy procentowe są mniej więcej na tym samym poziomie, a ceny nieruchomości nadal rosną. Jedynym możliwym z punktu widzenia gospodarczego minusem jest to, że funt okazał się słaby. Wielu ekonomistów uważa, że funt tak czy inaczej straciłby na wartości. Bylibyśmy tego świadkami.
wynikami z czy bez Brexitu. To, co trzeba zrobić, to uczynić naszą gospodarkę bardziej konkurencyjną za pomocą bardziej realistycznego kursu wymiany. Można się kłócić, że wszystkie te konsekwencje, które mają miejsce 3-4 miesiące po referendum, są jednak pozytywne. No a czy pana zdaniem brytyjski rząd jest należycie przygotowany na rozpoczęcie negocjacji brexitowych? Moim zdaniem to, co my powinniśmy zrobić, to natychmiast uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, powinniśmy to zrobić teraz. Nie potrzebujemy tak naprawdę skomplikowanej umowy. Jeżeli jesteś członkiem klubu golfowego i decydujesz się, że chcesz jednak zrezygnować z członkostwa, to piszesz zawiadomienie, oddajesz klucze od swojej szafki i wychodzisz. To nie jest ani trudne, ani skomplikowane, po prostu cię nie ma. To pana zdaniem premier May może już teraz notyfikować Radę, nie czekając na decyzję Sądu Najwyższego? Nie. Nie sądzę, aby to było możliwe. Obecnie trwa proces prawny. Należy poczekać, aż on się zakończy. Ale jak tylko będziemy wiedzieli, na czym stoimy, to powinniśmy to zrobić. Moim zdaniem negocjowanie umowy nie jest skomplikowane. Jesteśmy niepodległym krajem. W przeciągu 2 lat powiemy Brukseli, że w najlepszym interesie Wielkiej Brytanii i Europy będzie posiadanie umowy o wolnym handlu, gdzie firmy będą mogły przewozić swoje towary bez opłat pomiędzy kontynentem a Wielką Brytanią. Powiemy, że to oferujemy, to jest w naszym wspólnym interesie. No a jak widzi pan zerwanie więzi pomiędzy Unią a Wielką Brytanią, mając na uwadze problem biurokracji? Kraje, które są członkami wspólnoty, zobowiązane są przestrzegać pewnych wspólnych zasad. Jak z tego szybko zrezygnować według pana? Nie proponujemy, aby anulować prawa jak najszybciej. Każdy pojedynczy zapis powinien zostać przeanalizowany. Mamy przepisy europejskie, które zmieniają prawo brytyjskie. Po wyjściu z Unii możemy ponownie przyjrzeć się tym ustawom. W pierwszym miesiącu, w ciągu pół roku czy też roku, bez względu na to, jak długo to potrwa, będziemy analizować przepisy, które odziedziczyliśmy po Europie. Niektóre stwierdzimy, są w zasadzie niezłe. Możemy więc je zachować. Te, które nie są już tak dobre, zmienimy, a niektóre całkowicie bezsensowne usuniemy. Jak pan widzi sprawę łączenia zasady wspólnego rynku ze swobodnym przepływem osób? Pytanie, jak pan postrzega pojęcie wspólnego rynku? W umowie o wolnym handlu nie jest potrzebny zapis mówiący o swobodnym przepływie osób. Unia Europejska podpisała umowę o wolnym handlu mniej więcej z 50 krajami. 2 z nich, na przykład Norwegia i Szwajcaria, mają zachowany swobodny przepływ osób. U większości tych krajów nie ma o tym mowy. Unia Europejska ma umowę o wolnym handlu z Koreą Południową, ale bez swobodnego przepływu osób. I myśli pan, że w Unii Europejskiej pozwolą wam na to? A dlaczego mają postępować wobec nas inaczej niż z innymi krajami? Proszę zapomnieć o swobodnym przepływie osób, członkostwie. Wielka Brytania będzie niepodległym krajem, a potem jak każde państwo, które odzyskało swoją niepodległość, będzie prowadzić dyskusję na temat handlu. Nie będzie już dyskusji o swobodnym przepływie osób. A jaką strategię według pana powinien po zwycięstwie Trumpa przyjąć premier Wielkiej Brytanii, jeżeli chodzi o bilateralne relacje na linii Wielka Brytania-Stany Zjednoczone? To, co moim zdaniem ona powinna zrobić, to wyrazić w sposób bardzo pozytywny wsparcie mojego kraju dla umocnienia transatlantyckiego partnerstwa. Mam obawy w związku z retoryką na temat Trumpa i negatywnymi wypowiedziami na jego temat. Powinniśmy tam być i powiedzieć: w porządku, nie zgadzamy się w kilku kwestiach, ale mamy tyle wspólnych interesów, handel, polityka obronności, że chcemy współpracować. A jeśli coś nam się nie podoba, to możemy próbować przekonywać Trumpa, aby zmienił swoją politykę. Tak powinny wyglądać stosunki dwustronne. A tak przy okazji bardzo ważne jest to, że lider mojej partii UKIP, Nigel Farage, jest prawdopodobnie najbardziej znanym Anglikiem dla Donalda Trumpa i jego ekipy.
Nigel Farage wsparł Trumpa w kampanii wyborczej. Tak, ale również był tam, każdej nocy występował w wiadomościach, uczestniczył w dyskusjach z Trumpem i jego ludźmi. Premier Theresa May miała szansę powiedzieć: no dobrze, Farage ma dobre stosunki z nowym prezydentem elektem, wobec tego porozmawiajmy z Farage'em, przedyskutujmy nasze stanowisko. On wie na ten temat więcej niż ktokolwiek w brytyjskim rządzie. Nie zrobiła tego jednak, mimo że Farage zaoferował pomoc. I to jest smutne według mnie. Specialists from other parties to advise them, and this would have been a good case for Theresa May. Thank you very much for our conversation. Szanowni Państwo, w studiu parlamentarnym w Brukseli gościł poseł Parlamentu Europejskiego Roger Helmer z Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję mu za przybycie do studia. Thank you very much for coming. My pleasure, thank you. Dziękuję serdecznie za uwagę. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.